Jaki jest według Ciebie idealny prezent na Dzień Kobiet? Myślę, że idealnym prezentem na Dzień Kobiet jest po prostu obecność mojego chłopaka przy mnie. Z okazji Dnia Kobiet życzyłabym sobie, żeby każda kobieta mogła być sobą, niezależnie od tego, czy bycie sobą jest dla niej bycie kobietą rodzinną, ciepłą, wrażliwą, czy silną i niezależną. Uważam, że obydwie postawy są tak samo kobiece i nie powinno się żadnej kobiety przymuszać ani do jednej, ani do drugiej. To powinien być jej wybór. Jako, że zaczynamy nowy semestr, to tak, żeby te najfajniejsze kobietki z UMCS-u poznawały sesję letnią. Co mężczyźni najbardziej kochają w kobietach? Oczywiście można by powiedzieć, że urodę, bo to jest najprostsze. Natomiast wydaje mi się, że możliwość porozmawiania na wspólne tematy, jakaś taka więź intelektualna, to znaczy, że pomimo osobnych poglądów na daną sprawę i tak są w stanie ze sobą rozmawiać i szanować zdanie innej osoby. I to powoduje, że wtedy jesteśmy zauroczeni nie jakby tą tylko warstwą czysto fizyczną, ale i tą głębszą, co powoduje, że związki są bardziej trwałe. Kobieta się kocha za nic, można tak powiedzieć, tak jak Coelho mówił, że kobieta się kocha za nic i za wszystko jednocześnie. Nie wiem, uroda, inteligencja? To też się liczy. Szczególnie inteligencja, uroda też, ale to są tak jakby bardziej dodatki, według mnie. Za humor, za piękność. Za co jeszcze? Na pewno jak jest trochę inteligencji, to wzmaga uczucie. A poza tym to oczywiście mimo wszystko.